spać, jak Tamagotchi tylko pić. Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, który pomoże nam wrócić do dzieciństwa, do przeszłości, do tych małych lat, gdzie bawiliśmy się pewną rzeczą. Po tytule już pewnie wiecie, co to jest. Także myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy za to się brać. To, co mam tutaj w tej paczce, jest to zabawka, której już dawno nie trzymałam w rękach. Jestem ciekawa, jak to było, czy rzeczywiście było to takie fajne, jak zawsze mi się wydawało. A więc jak to otworzymy, wytłumaczę, o co chodzi. Tada! A więc moi drodzy, co ja tutaj mam? Tą zabaweczkę, którą teraz tutaj trzymam, bawiłam się dokładnie jak byłam w przedszkolu. Wtedy te zabawki były dostępne dosłownie wszędzie, teraz naprawdę trzeba było się postarać, żeby ją znaleźć. W żadnym sklepie stacjonarnym nie było jej, musiałam zamówić ją przez internet. Jest to oryginalne Tamagotchi, to takie najmniejsze dosłownie takie. Mam nadzieję, że coś tutaj zobaczę. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyglądało. I w ogóle tutaj już widzę po obrazkach, że no nie ma za lepszej jakości, ale no wiadomo, jak to było. Także jestem bardzo ciekawa, zobaczymy, co tu będzie. Ogólnie dla tych osób, które nie wiedzą, czym jest Tamagotchi, jest to taka bardzo stara zabawka. Chociaż pewnie tak już większość osób o tym słyszało, z racji, że Tako nagrało tę piosenkę, ale nieważne, jest to taka po prostu zabawka, taki nasz wirtualny przyjaciel, który po prostu siedzi sobie i musimy go jakby hodować, dbać o niego, dawać mu jedzenie, dawać mu picie, bawić się z nim i w ogóle. Powiem Wam, że ja tak dawno w to nie grałam, że jestem naprawdę ciekawa, jak to będzie, a więc już się za to zabieram, za otwieranie, bo po prostu nie mogę się doczekać, naprawdę. Posyłka przyszła do mnie parę dni temu, już nie mogłam się doczekać, aż ją otworzę i nagram ten odcinek. Ale o co w ogóle w tym odcinku będzie chodziło? Otóż to, moi drodzy, w tym odcinku przez tydzień będę się opiekować właśnie tym Tamagotchi. Zobaczymy, czy przeżyje w moich rękach. Zobaczymy, czy będę miała czas się nim tak codziennie opiekować i w ogóle zobaczymy. Ogólnie przepraszam, jakbym patrzyła się w podgląd, a nie w obiektyw, ale nagrywam dzisiaj nowym sprzętem, nową kamerą. Ci, którzy oglądali Łyk Vloga, będą wiedzieli, o co chodzi. Otóż kupiłam sobie aparat i podgląd tu jest wyżej i przez to może mi się dość ciężko nagrywać, ale postaram się do tego przyzwyczaić. Okej, a więc mamy tutaj nasze malutkie, słodkie Tamagotchi. Wow, jest naprawdę maciubkie. Jak widać. Kozak, dobra, uwaga, jesteście gotowi? Oh, ale kozackie. Ja cię kręcę. Patrzcie, jakie to jest malutkie. No, przemalusie. Czekajcie, pokażę Wam to od drugiej strony. Okej, moi drodzy, a więc tak wygląda to Tamagotchi. Teraz możecie porównać, jakie to jest malutkie. No, i widzicie, tutaj mamy to jajeczko. Wydaje mi się, że tu nie ma żadnych innych opcji, póki jeszcze nie jest wykluty ten nasz Tamagotchi. Mamy godzinę 14:35. To jajuszko nam się jeszcze nie wykluło, a więc myślę... Halo, fokus. A więc myślę, że wrócę do nas, jak nasze Tamagotchi już coś zacznie działać. No i co? Będziemy musieli nim opiekować przez tydzień. Jestem ciekawa, jak sobie poradzę z tym malutkim Tamagotchi. Musimy dać mu jakieś imię, serio. Będę musiała coś wymyślić. W tym tygodniu będzie się dużo działo, więc nie mam pojęcia, czy dam radę się nim zaopiekować w 100%. Ale co? Będę go teraz miała przy sobie i myślę, że odezwę się, jak jakoś ten Tamagotchi zareaguje. Także co? Widzimy się za niedługo. Okej, a więc jeśli chodzi o Tamagotchi, to pierwsze co oczywiście się rodzi, wtedy mamy takie jajeczko, o, to, które mamy aktualnie. No i co, po jakimś czasie jajeczko zamieni się w babychi i wtedy będzie wyglądać tak, i potem zamieni się w adultchi i będzie wyglądać tak, i potem rare, i to oznacza znak zapytania, wtedy zobaczymy, co się stanie. Oczywiście nasze Tamagotchi może do nas dzwonić, czyli wzywać nas, gdy jest na przykład głodne i wtedy to wygląda tak, lub gdy jest w złym nastroju i wtedy wygląda tak. Jeżeli jest głodny, musimy dać mu ryż,
Tak wygląda ryż. A gdy jest w złym nastroju, dajemy mu cukierka. Podczas jedzenia tamagotchi wygląda tak. No i oczywiście potem po zjedzeniu może się załatwić i wtedy to wygląda tak. No więc oczywiście wtedy trzeba będzie posprzątać. Gdy śpi tamagotchi, czyli najczęściej w godzinach naszych snu, czy jak ustawimy timer, to po prostu jak my idziemy spać, to on też idzie spać i musimy wtedy zgasić światło. No wiecie, żeby nie spał, jak jest zapalone. Oczywiście nasz tamagotchi może być chory i jeżeli nie uleczymy go w jakimś tam czasie, no to może też umrzeć. I może umrzeć albo dlatego, że będziemy się z nim źle opiekować, albo dlatego, że po prostu odejdzie ze starości. Mam nadzieję, że w ten tydzień uda nam się, tak wiecie, przez całe jego życie przejść i że aż umrze ze starości. No. Także tak się prezentuje. No, a my teraz czekamy, aż nasze tamagotchi się urodzi. Okej, moi drodzy, niestety nie zdążyłam nagrać, jak się wykluwa. Zrobiłeś to dokładnie przed sekundą. Zanim złapałam za aparat, no to niestety już się nam wykluł, ale tak się prezentuje nasze jajeczko. Czekajcie, złapię kamerę inaczej. O. Tak się prezentuje nasze tamagotchi. Jest przesłodkie. No i co, myślę, że teraz czas obczaić, jakie opcje on tutaj ma. O Jezu, co się dzieje? Dałam mu jeść. To jest cukierek, dałam mu cukierka. Okej, nakarmiliśmy go. On pije? On śpi? Wstawaj. No i co, nasz tamagotchi poszedł spać, zobaczymy, jak się obudzi, co się stanie. Okej, moi drodzy, okazało się, że nasz tamagotchi spał ze względu na to, że miał ustawioną złą godzinę, była druga w nocy. Ustawiłam dobrą, przeczytałam w instrukcji, jak to zrobić i teraz w końcu nasz tamagotchi się obudził. Też myślę, że damy mu najpierw ryż, a potem przekąskę. Teraz czas na przekąskę. No i co? Czekamy na reakcję jakąś naszego tamagotchi. Zobaczymy. Na razie myślę, że się najadł. No i jak zapiszczy, to do Was wrócę. Hejka, moi drodzy, mamy 20.02 i właśnie przed chwilą, dosłownie jakiś czas, no czekajcie, super światło, czyli obstałem, że o 20.00 nasz tamagotchi poszedł spać. A więc myślę, że czas zgasić mu światło. Robi się to tak i tak. No i pewnie zbudzi się rano, no i wtedy zacznę Wam nagrywać. Także myślę, że na dzisiaj to tyle z tego tamagotchi, a więc widzimy się jutro. Hejka, moi drodzy, mamy kolejny dzień. Jest godzina 6.55. Ja za niedługo wychodzę do szkoły, ale czas sprawdzić, co u naszego tamagotchi. Jak widzicie lub też nie widzicie, nasze tamagotchi wciąż śpi. Zapalimy mu światło. O, teraz będziecie mogli to lepiej zobaczyć. Wciąż śpi. Ja ogólnie do szkoły go nie będę brała. Zostawię go tutaj, bo musiałabym wtedy wziąć kamerę, żeby nagrywać, co z nim robię. A myślę, że to bez sensu, bo dzisiaj jadę tylko na 2-3 godziny. Mam nadzieję, że przez ten czas nam ten tamagotchi nie umrze. Także co? Ja teraz idę do szkoły, no i widzimy się, jak z niej wrócę. Także do zobaczenia. Jestem już w domu. Mamy godzinę 13.53. Nie wiem, czy za to ostrość. Ostrość! Jest! 13.53. Czyli zaraz będzie godzina 14. Ja wróciłam właśnie ze szkoły. Miałam próby i w ogóle to wszystko. Także tak do zakończenia roku szkolnego. No i czas sprawdzić, co z naszym tamagotchi, bo widzę, że już tutaj powoli się robi niedobrze. Także uwaga. Nasz tamagotchi niestety tutaj troszkę nabrudził, więc czas mu, myślę, posprzątać. Co mu się stało? O, posprzątałam, dobra.
zostało posprzątane, teraz czas, myślę, go nakarmić. Jeszcze raz? No już nie chcę, dobra. I teraz czas mu dać przekąskę, żeby polepszyć mu humor. Przekąskę też chcę, wiadomo. Jeszcze? Już nie chcę, dobra. No, i tak się prezentuje nasz Tamagotchi. Cofamy. Gdzie to się cofało? Tu. O. No, mi się wydaje, że już jest szczęśliwy, wszystko ma zrobione, nie jest chory, nic, a więc jest git. Na razie radzę sobie z nim bardzo dobrze. No więc wrócę do Was, kiedy będzie gorzej. Także do zobaczenia później. Hejka, moi drodzy, właśnie wróciłam do domu. Nie było mnie, byłam na basenie, nie brałam ze sobą Tamagotchi i zaraz zobaczymy, co u niego. Jest godzina 22, prawie 20. I patrzcie, co tutaj u niego się stało. Nie dość, że ma pełno kub, które musimy teraz posprzątać. Ale nie możemy tego posprzątać, moi drodzy, bo on śpi. Więc boję się, że przez noc może mu się coś stać. Więc myślę, że go przestawimy sobie godzinę. Na godzinę 19, żeby on się obudził, żebyśmy mogły mu wszystko zrobić. I potem zmienimy z powrotem na tą godzinę aktualną, bo ja się o niego trochę martwię, a więc ja to teraz zrobię i zaraz do Was wracam. Okej, tak losowo ustawiłam na godzinę 12. I teraz... jak to się... O, jak widzicie, wstał. Więc teraz mu posprzątamy po pierwsze. Po drugie trzeba go wyleczyć. O, wyleczyłyśmy go. No i teraz w ogóle patrzcie, co się z nim stało. On już wyrósł i jest większy. Jakiś z niego się zrobił, kurczę, wąż. O. Jeszcze go nakarmimy, słuchajcie. Musimy go, tak wiecie, nakarmić do syta i wtedy zmieniamy godzinę, on idzie spać i widzimy się jutro. Już nie chcę, dobra. Kozak. No i myślę, że możemy mu z powrotem zmienić godzinę, żeby poszedł spać. Okej, zmieniłam z powrotem godzinę na dobrą. No i myślę, że czas zgasić naszemu Tamagotchi światło. Niech idzie spać. No a my widzimy się jutro. A więc do zobaczenia i cześć! Hejka, moi drodzy, mamy godzinę 19.01 i ogólnie dzisiaj do Tamagotchi mojego jeszcze nie zaglądałam z racji, że byłam od chyba 9 do 14 w szkole, a potem jak wróciłam do domu, to zjadłam, oglądałam YouTube'a, montowałam film jeszcze dla Was i potem zasnęłam jeszcze na kanapie, obudziłam się już jakiś czas temu i właśnie zapomniałam totalnie o Tamagotchi i o tym, że go mam, więc teraz szybko się nim zajmiemy, bo jest w sytuacji tragicznej. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Ma tutaj strasznie brudno, więc już mu sprzątam. Oprócz tego jest chory, więc musimy go wyleczyć. Okej, udało się. No i oczywiście musimy go najeść ryżem i cukierkami. Okej, udało nam się już go nakarmić. Mi się wydaje, że jest szczęśliwy. Także wrócę do Was jeszcze około 20 albo trochę po. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy godzinę 22.11 i od... Proszę do mnie nie dzwonić. Pani Martyno, jak ja filmik nagrywam. Halo? No? A więc ogólnie nasz Tamagotchi poszedł dzisiaj spać o 22. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale tak poszedł spać, więc gaszę już mu światło i widzimy się z nim jutro. Powiem Wam, myślałam, że ten challenge będzie trudniejszy. Ale jest bardzo prosty. Ten Tamagotchi nie wymaga w sumie wcale wiele, więc no... Zobaczymy, jak się potoczą dalsze losy. Mam nadzieję, że nie bierzecie tego filmu, wiecie, jakoś na poważnie, tylko bardziej z dystansem, bo ja to robię po prostu dla zabawy. Dawno nie miałam tej zabawki w ręce i stwierdziłam, że to może być fajny powrót do przeszłości. No, także co, widzimy się jutro, jutro zakończenie roku, także w końcu, no, także do zobaczenia i pa, pa.
Hejka, moi drodzy, dzisiaj było zakończenie roku, więc ja już wróciłam do domu i czas się zająć tym naszym Tamagotchi. A więc zobaczmy, co tutaj u niego jest, bo ja widzę, że u niego jest ciężko. O, proszę bardzo, jak widzicie, po pierwsze ma tu strasznie brudno, więc już mu sprzątamy. O, tyk. Po drugie chyba znowu jest chory, dokładnie, więc trzeba go wyleczyć. Okej, wyleczyliśmy, no i oczywiście trzeba go nakarmić. Powiem, że to jest takie malutkie, że naprawdę ciężko mi się tu klika. Już więcej nie chcę. No, także jest już gotowy, wszystko już z nim w porządku. No, mam... Także teraz odkładam tutaj naszego Tamagotchi. No i widzimy się, jak będzie coś się z nim działo. Doki, moi drodzy, nasze Tamagotchi poszło już jakiś czas temu spać. Dokładnie tak, proszę, fokus, piękny, fokus, uwaga, 3, 2, 1, fokus. Okej, nasze Tamagotchi już jakiś czas temu poszło spać. Jak wiecie, ma trochę brudno, ale już nie możemy nic zrobić, już tylko kładziemy go spać. No i widzimy się z nim jutro, jutro mu pięknie posprzątamy i w ogóle, także jutro poświęcę mu więcej czasu, no bo jutro już nie będę szła do szkoły, wakacje, te sprawy, także no. Także dobranoc Tamagotchi i widzimy się jutro. Hejka moi drodzy, mamy kolejny dzień, zaraz wychodzę z Martyną na dwór, więc szybko postanowiłam, że zaopiekuję się Tamagotchi. Pierwsze co trzeba mu posprzątać, no i oczywiście go nakarmić, bo z tego co mi się wydaje chory nie jest, nie jest. Teraz wystarczy go już tylko nakarmić, no i ja będę zaraz wychodziła, dlatego przyspieszę wam to i widzimy się, jak już skończę to robić. Okej, nasz Tamagotchi już się chyba najadł, a więc odkładam go i widzimy się wieczorem. Hejka, moi drodzy, kolejne spotkanie z naszym Tamagotchi, który właściwie poszedł już spać. Jedyne, co możemy zrobić, to zgasić mu światło, bo no właśnie jest już dość późno, zaraz jest chyba 23 godzina, coś takiego. No więc już mu gasimy światło i zajmiemy się nim jutro. Pewnie jest głodny, pewnie jest chory i pewnie ma tam bardzo brudno, zresztą już widzieliśmy, że ma brudno, ale niestety nie miałam się dzisiaj jak nim opiekować, bo cały dzień byłam na dworze. No więc tak, ale zajmiemy się już tym jutro. A więc widzimy się jutro. Hejka moi drodzy, godzina 15:30, sobota, ostatni dzień, no w sumie przedostatni, bo jutro kończymy, ale dzisiaj przedostatni dzień challenge'u i zobaczymy, jak to wyjdzie. Czas się zaopiekować naszym Tamagotchi, trzeba mu posprzątać. Widzę też, że jest chory, więc już go leczymy. I oczywiście trzeba go nakarmić. No i to tyle, co już mamy do zrobienia. Już chyba wszystko, nic nie potrzebuję. Także widzimy się wieczorem, albo tam później, jak będzie nas potrzebował. Moi drodzy, nasz Tamagotchi właśnie poszedł spać, więc gaszę mu światło. No i widzimy się z nim jutro, jutro ostatni dzień, więc będziemy się z nim już żegnać. Wow, hejka, witam wszystkich. Mamy już niedzielę, godzinę 17:50, coś takiego. No i czas się zająć w ostateczności naszym Tamagotchi. No i po tym, jak już go posprzątamy, nakarmimy, wyleczymy, bo z nim dzisiaj było ciężko, w ogóle się dzisiaj nie zajmowałam, nie wiem czy złapię. Nie złapię ostrości, jak żeby inaczej. No, także właśnie tak, więc musimy się nim zająć. Potem podsumuję cały challenge, powiem wam moje zdanie na temat tej zabawki i w ogóle. Także tak, więc teraz się nim zajmijmy i potem kończymy. Okej, mamy tutaj naszego Tamagotchi. Jak widzicie, jest tutaj bardzo brudno, więc czas mu posprzątać. Oki. I teraz czas go wyleczyć. I ogólnie niestety nie uda nam się zrobić tak, że on umrze, no bo jak widzicie, w sensie wiecie, że starości nie, że dlatego, że jest niezadbany, tylko nie uda nam się zrobić tak, że umrze ze starości, po prostu, no zaraz kończymy ten challenge, a on się jeszcze dobrze trzyma. I gotowe. Już jest nakarmiony,
posprzątany, wyleczony, a więc czas na podsumowanie. Okej, a więc czas na podsumowanie ostatniego tygodnia i to, co się właśnie w nim działo. Otóż to przez ostatni tydzień opiekowaliśmy się tym cudeńkiem, czyli zabawką mojego dzieciństwa i pewnie możliwe, że waszą też. Nie wiem, z którego jesteście rocznika, piszcie w komentarzach, jak jesteście rocznik i czy bawiliście się kiedyś taką zabawką. No i oczywiście nie był to jakiś super trudny challenge, łatwo się nim opiekowało, wystarczyło tak naprawdę w niego zaglądnąć jeden raz dziennie, także nie był jakieś to mega, mega trudne wyzwanie, ale myślę, że i tak to był fajny powrót do przeszłości i bardzo mi się spodobało takie, wiecie, wrócenie do dawnych lat, jak właśnie było się takim malutkim i się tak dubało w tej zabawce. Ja dziękuję przy nadaniu tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Oczywiście subskrybujcie kanał, bo zbliżamy się do magicznej liczby 50 tysięcy subskrypcji. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, a my się już widzimy w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć! Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać.